You're not going to like what I have to say next. To trochę zabawne. Teraz to już jest koniec. Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BTV, z tej strony Paweł, zapraszam was na kolejny odcinek gameplaya w Preya, ale jak ja przestałem mnie już męczyć, mogę wrócić do normalnego nagrywania. Dobrze, że miałem trochę odcinków na zapas zrobionych, całe szczęście. Słuchajcie, Gizmodo pytał mnie, jak wygląda Holtalosa. No właśnie, wygląda tak, nie bardzo mogłem mu odpowiedzieć i wytłumaczyć. Mieliśmy tutaj trochę rozpierduchy, trochę się działo. Z tego co pamiętam, był tu technopata, koszmar i jeszcze jakieś cystoidy też były, jak żeśmy tutaj przychodzili, więc cały czas ten koral się rozprzestrzenia. Stacja Talosa jest pomału przejmowana kawałek po kawałku, niczym taki tort urodzinowy wyjadany przez rzesze dzieciaków na jakiejś na kinderbalu. I coraz mniej Talosa w Talosie, a coraz więcej tutaj jest tyfonów, których głosy zaczynamy słyszeć. Negują to, co tą rzeczywistość, którą tutaj widzimy. I powiem wam, że zastanawiając się, ale ja sobie będę szedł i będę wam mówił. Zastanawiam się, bo nie wiem, jakie jest zakończenie. Nie oglądałem zakończenia, chociaż mogłem, bo już tam YouTube mi podpowiadał, a obejrzyj na tym kanale takie zakończenie Preya, a tu takie zakończenie Preya, ale nie klikałem. Twardy byłem, nie klikałem. Bo myślę sobie o takim własnym zakończeniu Preya. Mieliśmy taką jedną wizję przy okazji jednego z odcinków, które ja sobie oglądałem gdzieś tam przy okazji montażu, czy przy okazji przeglądania tego, co jest u mnie na kanale. Ja na to podczas rozgrywki zupełnie nie zwróciłem uwagi, a tam pokazał nam się Alex, który tak jakby nad nami czuwał, a my bylibyśmy w jakimś łóżku przywiązani? Więc może to wszystko, co tutaj się dzieje, to jest tylko wytwór naszego umysłu. Nie wiem, zobaczymy. Jestem jeszcze bardziej ciekawy, jak zakończy się ta historia tutaj. Nie bez kozery wracam teraz, słuchajcie, do swojego gabinetu. Ale Igor, bo zapomniałem porozmawiać, słuchajcie, z Michałem Iliuszyn i z Dają Igłę. A no, przecież, tak. Patrzcie. Nie mówiłam ci, czemu sfałszowałam moje dane. Pamiętam tę pewność podczas twojego wykładu, Morgan. Twoje słowa o samolubstwie i... mojego ojca aresztowali za kwestionowanie sowieckiej interwencji w Indiach. Wielu więźniów zginęło w beryjskich obozach, lecz mój ojciec po prostu zniknął. Jedyne, co wiedziałam na pewno, to, że Transtar rekrutuje z tych obozów ochotników. Przybyłam tu ze względu na ciebie i Alexa, i wasze eksperymenty, żeby go znaleźć. A teraz wiem, że tu był. Widziałam na twoim komputerze. Był tam zestaw imion i numerów identyfikacyjnych z psychotronicznego od dr Gajegos. W przypadku rosyjskich ochotników nie używano nazwisk, ale skojarzyłam identyfikator z moim ojcem. Możemy pozyskać jego dane, archiwalne zapisy z eksperymentów. Wiem, że prosiłam cię już o wiele, ale jeśli zdołasz znaleźć te zapisy w archiwum, w końcu poznałabym los mojego ojca. Hej, nie rób takich brewek. Nazywał się Yuri Andronow. V01065532. Zastanawiam się, czy to nie jest ten kucharz. Się coś wymyślić w kwestii ojciec Michaiły, nowe zadanie poboczne. Z Michaiłą możemy się też brzydko zabawić, powiem wam, bo... Próbujesz ze mną flirtować? Słyszeliście ten komentarz? Próbujesz ze mną flirtować? Dziewczyno, ja nie próbowałem z tobą flirtować. Tak się nie wygląda po próbie flirtu. No nieważne, słuchajcie, bo schodzimy na tematy, gdzie nie każdemu mogą się dowcipy podawać. Chciałbym móc wrócić do kwatery. Mam tam pewne rzeczy osobiste, których wolałbym nie zostawiać. Chyba mogę użyć twojego fabrykatora. Chciałbym pomóc. Myślałem, że jeszcze oddaję igłę, będziemy mogli zyskać tu jakieś zadanie. Jest lepiej niż w kontenerze, ale raczej wciąż jesteśmy w potrzasku. Z nim też się brzydko pobawiliśmy. No, wygląda jak po dobrej imprezie. Słuchajcie, przetworzymy i będziemy robić sobie po kolei zadania. Niewiele mam tutaj do przetworzenia, trochę śmieci się nazbierało. To nie szkodzi, weźmiemy wszystko, nigdy nie wiadomo co, kiedy może się przydać. Czasem brakuje jednego małego materiału i już
No, nie możemy czegoś wyprodukować, krótko mówiąc. Niewiele tutaj mamy do zrobienia z tego, co żeśmy pozyskali. Trudno. Lecimy dalej. Zadanie Ojciec Michaiły nam się pokazało. Ojciec Michaiły, pokaż na mapie. Kurczę, nie ma podanego jego tutaj numeru. Będę musiał się dostać do archiwum. Daniel Shaw, zabij fałszywego kucharza. Chciałbym zrobić zadanie z Daniel Shaw, bo ostatnio udało nam się zrobić zadanie po prostu nie szkodzić, z czego byłem bardzo zadowolony. Naprawdę, to było takie moje prywatne duże osiągnięcie, jeśli chodzi o Preya, to, że udało się to zadanie wykonać. Zabij fałszywego kucharza. Dzisiaj tego gratka chciałbym wykończyć. Tym bardziej, że też od Gizmodo dostałem, mam nadzieję, że nie przekręcam nazwy, sorry, wiadomość na Facebooku, gdzie ten kucharz jest, także nie będzie to chyba jakoś szczególnie trudne. Udamy się w takim razie, słuchajcie, nie, tamten miał końcówkę 32, ojciec Michaiły, ten ma końcówkę 37. Więc to nie są te same osoby. Udamy się do stacji ochrony w kwaterach ochotniku działu neuromodów. Gdzieś ten dział neuromodów był, chyba pamiętam, bo już tam kiedyś chodziłem. To jest taka lokacja. No tak, zapomniałem, że mam ten Super Turbo Extra Skok. Dzięki temu mogę się dużo szybciej poruszać. Oby na mnie nic tutaj już nie wypadło. Dział neuromodów jest chyba tu daleko. Ach, jak małpa za bananami skaczemy. Jedziemy. Neuromody. Tak jest. Pamięć nie zawiodła. Dobrze. Mam Alzheimera albo nie mam. Albo mam tylko jeszcze małego. Przepraszam, muszę odebrać telefon. Jestem, wróciłem na szczęście. Nie ma żadnego koszmaru. Musiałem porozmawiać jeszcze z architektem. Kończymy robienie adaptacji projektu domu, który będę budował. Także jest naprawdę dużo spraw do ogarnięcia. Dział neuromodów. Gdzie my tutaj mamy sprawę z zadaniem do ogarnięcia? Czy my w ogóle mamy... Gdzie my jesteśmy w ogóle, kurczę pieczony? Dział neuromodów. Jesteśmy w dziale neuromodów. Muszę ogarnąć teraz zadanie, bo mózg mi się przełączył zupełnie na inny top. Mogę go wytropić ze stacji ochrony w kwaterach ochotniku działu neuromodów. No i dobrze. Będziemy go tropić. Coś tam łazi na górze. Nie jest tutaj tak różowo, co? Mamy wieżyczkę. Zostawmy ją sobie, czy ona jest hakowana i ulepszona. Tam jest na górze skubaniec jakiś mały. Spróbujmy tutaj na niego jakąś pułapkę zostawić. Nawet nie wiem, co to jest. Może to jest zwykły mim, a ja się go tak cykam. Tam gdzieś światełko miga. Dział konferencyjny. Zobaczmy sobie. Dział ochrony. Sekcja badań i rozwoju. Holtalosa. Tu był jakiś... O, patrzcie, siedzi mimo. O, już zaczął gdzieś tam pójść do niej. Ło, to fantom. Tak, zwykły fantom. Ciekawe, czy wieżyczka sobie z nim poradzi. No, niestety poprzesuwał ją troszeczkę. Kim się tutaj najpierw zająć? Czy fantomem się zająć? Czy... No nie strzelaj do mnie, hej. Chodź się tutaj pokaż. Ja. Gdzieś mi spadek klatek i chyba może nie. Dobra, aha, chciał mnie dotknąć. Ja ci tu zaraz podotykam. Teraz jeszcze fantomem się trzeba będzie zająć. Fantoma możemy wziąć na raz strzał ze strzelby. Ciekawe, czy ja tam doskoczę w ogóle. Nie. Aż takiego tygrysiego skoku nie mam. Chodźmy tutaj. O, to wskakiwanie nie zawsze mi wychodzi. Dobra, jest. Pięknie. No chodź, przyjacielu. Już, nie biegaj tutaj, zaraz cię wyleczymy. No i poszedł na jednego strzała. Ulepszona strzelba pięknie działa. Poszedł fantom na strzała. Dział ochotników neuromodów. O, kwatery ochotników. Czy to tutaj? To zadanie będzie można zrobić. Człowiek podszywający się w kwaterach ochotników. Dokładnie tak. Będziemy potrzebować działu ochrony. Czy to tu będę mógł wytropić? Załoga. Może stacja ochrony jest. A, patrzcie, jest. Ja potrzebuję z końcówką 37. Zastanawiam się, jak ja go znajdę, skoro nie mam jego imienia i nazwiska. Jest 37, ochotnik. I patrzcie, nawet w normie jest. Znajdź członka załogi. Mostek Talosa, dokładnie tak. Dokładnie o mostku Talosa. Tu już żeśmy chyba wszystko sobie przepojali wcześniej, więc nic więcej nie odnajdziemy. Lecimy na mostek Talosa. Przy okazji będziemy chyba mogli sobie zagrać na fliperach? Niestety nie.
coś do zebrania. Jestem ochotnikiem. Czytaj, to już żeśmy czytali. Ciasto cytrynowe. Zostawiam ciasto cytrynowe. Wcześniej nie sprawdziłem chyba tutaj to, nie wiem, czy Spilkuś, czy Markus mi mówił, że nie sprawdziłem sobie tutaj na górze tych łóżek. Może tutaj coś ciekawego będzie jeszcze. Oh, Jesus! No aż tak bardzo ciekaw to ja nie jestem. Matko Boska. No powiem wam, było takich kilka momentów, kiedy grałem w Resident Evil, kiedy naprawdę się przestraszyłem. To były też takie gameplaye, w których... Już? Spokój? W których próbowałem grać, jak będzie mi się grało, kiedy będę sobie trochę przeklinał przy gameplayu. To nie ma ciekawych rzeczy. To są tylko toalety. I powiem wam, jakoś mi to nie bardzo pasowało. Spróbowałem i nie pasuje mi jakaś taka metoda prezentowania tego kontentu. No ale wracajmy do tematu. Na mostek Talosa i przy okazji ojciec Michaiły. Widzicie? Są takie momenty. Samo idzie, no dosłownie samo idzie. O, Jesus. Skąd ich się tu tyle nabrało? Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że klawiaturę mam już trochę zużytą. Znaczy trochę zużytą, no już kilka lat jest ze mną, chyba 4 czy 5. To jest Razer Dead Stalker, taka podświetlana tylko na zielono. Do holu Talosa przejdźmy. Podświetlana na zielono, kupiłem ją i powiem wam, pięknie, bardzo zadowolony byłem. Szukałem klawiatury do grania i jednocześnie do pisania, bo dużo piszę na klawiaturze, więc to była taka klawiatura świetna. Naprawdę polecam wam. Ona chyba już nawet nie jest w sprzedaży. Tak, chyba nawet nie jest w sprzedaży, bo myślałem, czy nie zrobić jej recenzji na kanale, nie pokazać, ale patrzyłem chyba na komputerniku, że już jej nie ma. Wróciliśmy z działu neuromodów, opaleni w czasów, znowu się boję swojego cienia. Lecimy do holu Talosa, a do holu Talosa najłatwiej nam się będzie dostać, zaraz sobie to sprawdzimy, mapa stacji. Z holu Talosa, nie wiem, musimy się dostać na mostek. Jedyna droga wjedzie tam przez Arboretum. Jak my się możemy tutaj... Aha, dobra, już pamiętam, winda. No tak, do Arboretum dostaniemy się windą. Ach, jak ta winda skraca drogi. Do Arboretum, ciabajach jedziemy. Czy znowu nas odwiedzi jakiś fantom w windzie? Mieliśmy jednego fajta takiego z fantomem w windzie. Też był fajny taki evencik mały. Wsiądźmy sobie, szkoda, że nie ma spoczni. Posiedziałby na takiej kanapie, nie? Później plecy zapocone. Cała koszulka z tyłu mokra. Bo to nie oddycha, nawet jak skóra naturalna to nie oddycha. Nie dajcie się nabrać. Otwieramy. Tu nas chwilę przytrzyma. No, przytrzymało nas chwilę. Jedziemy. Nic się w ciele nie pojawiło. Się więcej nie wykluło. Nie wiem, czy coś tam było w tym operatorze. Chyba jednak nie. Słyszę, że żona wróciła do domu. Też siada, bierze się do pracy. Często istnieje szereg metod na rozwiązanie problemu. Jak w życiu, nie? Jak w życiu. Dobrze, rozważ, jakie masz możliwości, gdy na twojej drodze stanie przeszkoda lub wróg. Zawsze mam taki dylemat, czy puścić totolotka, czy odłożyć pieniądze z totolotka na zakup czegoś innego. I zawsze puszczam tego totolotka i zawsze przegrywam. Kopa w twarz od życia dostaję. Przesyłam ci kod do szybu grawitacyjnego. O ile jeszcze działa. Aleks, mam gdzieś twój kod. Wskoczyłem sobie tam po drzewie. Wiecie co? Spróbujemy go załatwić. Mam nadzieję, że tam więcej już gagatków nie ma. No co, on może być wrażliwy. Ale go tutaj dopieścimy, słuchajcie. O nie, przyjacielu, nie uciekaj ty mnie. Załatwimy go praktycznie na stojąco. Niewiele trzeba będzie... O, już się pękł. Samą mocą psi. Tylko gdzie z niego te flaki spadły? No... Wiecie co, ostrożnie, bo tutaj jeszcze może być kilku przeciwników, tak mi się... O, jest! Są flaki ze splatacza. Słyszałem jakieś dziwne odgłosy. Większy mim. A jakby go tak prądem... Nie jest jakoś szczególnie na to wrażliwy. No może też tego prądu nie mam tak rozwiniętego, jakbym chciał. Tutaj przypomnę wam tylko, że jest zadanie związane z tym nawozem doktora jakiegoś tam, które żeśmy zrobili. Jezu, Jesus! Uniknąłem.
Chodź tu, chodź tu, chodź tu. W co ty się zamieniłeś? Palisz się już trochę, co? Może pękniesz sam. Widzieliście go, czym się stał? Ja widziałem. No, i załatwiony. Zobaczymy, czy coś tutaj się odnowiło. Nie. Mam straszną tendencję do eksplorowania wszystkiego. Z jednej strony to dobrze, a z drugiej strony gameplay nie są takie dynamiczne. Dwa naboje do strzelby, bombeczka dla mnie. Alex dał nam kod do swojej windy, do szybu grawitacyjnego, ale mam go gdzieś. Kto dzwoni? Może kucharz? Morgan, to doktor Igłę. Zbliżasz się może do pomieszczeń załogi? Bo mam prośbę. Papier? Toaletowy? Moja kolekcja, ta galeria fotografii, z której inni się nabijali. Każde zdjęcie jest kluczem deszyfrującym do zestawu danych neuronalnych, konektomów odwiedzających naszą stację gości. Co? Wśród nich był Leitner, pianista. Teraz już nie żyje. Nie możemy dać zginąć jego zdolnościom. Tylko tyle z nich zostało. Proszę, Morgan, jeśli zdołasz, będę ci wdzięczny. Wysyłam ci plik audio, który otworzy safe w moim pokoju. Możesz go odtworzyć na transkrybie. Gustav Leitner. No pięknie. I w przydźwiękach muzyki idziemy dalej. Na razie zadania z Dio Igłę nie będę robił, bo chciałbym jednak zrobić zadanie związane z kucharzem. Wybierzmy sobie może inną moc. Tak awaryjnie sobie weźmy zatrzymanie czasu, gdyby się działo jakieś tutaj shity. O, jest mim. Pik, pik. Pi Sigma. O, biegają normalnie. Ciach, ciach. O, ty. Klejem was zaraz. Przykleiłem go chyba do ściany. Załatwiłem go czy nie? Nie chcę tutaj stracić za dużo zdrowia, ale też nie chcę sprzętu stracić za dużo na walkę z tymi mimami. To, że się tutaj tak robi ciemniej, to jednak nie jest do końca fajne. Tego chyba byśmy już załatwili. Co ja trafiłem? Jeszcze tego drugiego. O! Się będę mógł z chłopakami przywitać kluczami. Tu jest większy mim. Na raz. Na dwa. Świat załóż. Złap. I jeszcze raz. Aż ty! Macnął mnie, no. Obcy przebudzenie. Cholera jasna, no. Replay nie miała takich problemów, załatwiała to inaczej. Jedziemy dalej. To zabraliśmy i jedziemy. Where the hell is mostek Talosa? O, przytulasku. Hej, chodź tu. Ale tylko troszkę. O, po tym drzewie żeśmy sobie wchodzili, jeśli dobrze pamiętam, do... Nie tędy, czy jakoś tędy? Nie, tędy żeśmy sobie wchodzili tam do pokojów Alexa, więc kod do windy nie jest już tutaj potrzebny. Zresztą mogliśmy to chyba zhakować. Lobby. Mostek Talosa. Jesus Christ. Czym je by było najlepiej załatwić? Jeszcze jakieś latają samotne. Dobra, troszkę lepika zużyjemy. Ech! Powiem sobie chyba troszeczkę obsługę działka lepik. To mnie złapał, no. O, co stoi. A, już wiem skąd one się biorą. Tego się trzeba będzie pozbyć. Teraz jak tego gwiazdka rozwalić? Już chyba się pękł. Trochę oberwałem niestety. Jeszcze z ciebie coś wyrzucił. Skubaniec jeden. Pewnie się pękł tam na górze, no nic. Muszę przypomnieć sobie, jak dostawaliśmy się na mostek Talosa, bo szczerze mówiąc, Deep Storage to jest tutaj. O! Kurczę pieczone, no. Gdzie tutaj było przejście na mostek Talosa? O, czekajcie, tu mam pokazane. Jak wół. Jest. Na mostek. Jest dalszy, tylko się trzeba było rozejrzeć, a nie latać jak pijany. Albo ślepy, albo jedno i drugie. Coś w paczkach? Nie?
Dobra, wchodzimy na mostek. Tam jeszcze nie byłem, powiem wam. Więc może trzeba będzie się przygotować trochę. Jedną apteczkę zażyję. Nie mam trochę owoców, trochę żarcia. Ile mam neuromodów w ogóle? Neuromodów mam chyba tylko jeden, więc nie zaszaleję tutaj z niczym. Przejdźmy na mostek Talosa. Pierwszy raz tam jesteśmy. Dojdziemy kucharza. Sobie z nim porozmawiamy. A później zrobimy zadanie z Dio Igłę, z tym Lightningiem, czy jak mu tam. Fajnie, że już tak większość tych zadań pobocznych się pozamykała. Interesuje mnie, na jakim etapie fabuły ja jestem. Bo wydaje mi się, że fabuła jednak jest, ta główna linia fabularna jest krótka w Preju. O, wieżyczka, tylko żeby mnie nie wyczaiła skubana. Nie, jest chyba uszkodzona. Co tu jest? Jakoś przeciwników nie widzę. Jak danych. No i jest kosz do przepierania, od tego zaczynamy. Najwięcej koszy pojawiają w grze Technomancer, u mnie na kanale ją też znajdziecie. Taki RPG, w którym było dużo bezsensownego biegania, naprawdę. Ale bardzo, bardzo fajne. Wodę pijemy, odnawia nam energię psi. Weźmy tej wieżyczki. Czyś tutaj... Kombinezon uszkodzony. Dlaczego ja go... Nie, weź sobie stąd być gdzie indziej. Będzie zaraz szturchnę kluczem francuskim. Tylko wiecie co? Apteczce to ja nie odmówię. Jeszcze raz mu przywalimy. On się nie chce zakleić teraz, co? Co jest z nim? Hej! No dostał tyle razy z działka lepik. Czasem jak gdzieś są przy przedmiotach mime, to powiem wam szczerze, że nie do końca, naprawdę nie do końca. Co tam było? Może by jednak naprawić tą wieżyczkę? Aha, no dobrze. Wiecie co, najpierw ją zhakujemy. Dobra, będzie trochę zabawy. Troszeczkę tylko. Nie powinno być to jakoś szczególnie trudne. O, 6 sekund spokojnie damy radę. Jest. Teraz ją naprawimy i wzmocnimy sobie. Czy tutaj przyjdzie nam się z czymś mierzyć? Zobaczymy. Na razie ją sobie ostawmy z tej strony. Tam coś widziałem? Może powinienem z lepikiem latać? No! Będę się z nim ganiał. Jest tu sieć. Już bardziej go nie zalepimy. Większy mim. Teraz troszeczkę kleju jeszcze na niego. Z takim pojedynczym to sobie nie jest trudno jakoś poradzić, jeżeli on nie skacze i nie zrobiło się ciemno w pomieszczeniu. Przydałby się operator. Czekajcie, co tu jest? Tyfon zwłoki. Wow. Kim są tyfoni? Kapsuły ratunkowe. Można by chyba stąd uciec. A, bo ja chyba i z kapsuł ratunkowych mogłem się dostać do tego. Na mostek Talosa. Był taki odcinek, gdzie ja przy kapsułach byłem. Zobaczmy, co tutaj jest. To mnie chyba nie poparzy. Nie wygląda przynajmniej, jakby chciało. Cisza, spokój. Drugie to zanieczyszczenie telefoniczne. Wieżyczka zaczęła strzelać. Chyba, skoro wykryła, to powinna. Wow, ale... Coś się nam tutaj pokazało. Zobaczmy, czy tam ktoś świeci. Nie, jest cisza, spokój. Chodźmy w lewo. Jezu, gdzie ja eksploruję? Co tu się dzieje? Jestem już chyba pod tym mostkiem. No to wygląda. Mam nadzieję, że będą nieziemskie widoki. Że będzie coś do podziwiania. A tu chyba będziemy mogli zrobić takie wielkie kółko, tak? O, tu jest jakieś wyjście jeszcze. Będę sobie to chyba chciał sprawdzić po prostu. Konektor Lightnera. Co z tym kucharzem zrobić? Nie, to nie konektor. Co ja czytam? Jezu, czytać w czytanie nie umiem. To się chyba zgubiłem. Tu coś jeszcze jest do naprawy. Jezu, gdzie ja zaszedłem? Dziurę mi jakąś dajcie. Kustnik z wkładu chciałbym wychylać.
O, na moment, żeśmy się zablokowali na czymś. Oddechę. No i wróciliśmy po własnych śmieciach. Chodźmy tam gują. Zaraz są na dole nic inter... Się tu działo chyba coś, nie? Się tu działo. O! Przyjacielu. Przyjacielu, mój drogi. Czy by cię tu poczęstować? Wabikiem na tyfony? Nie, już zwykłym pistoletem polecisz. Fantom elektryczny załatwi tą wieżyczkę, no i w sumie pewnie sobie z nią pokład kapitański. Jak Wall-E, nie wiem, czy oglądaliście, tam też był taki pokład kapitański, jak robocik Wall-E tam wkroczył, trochę się czuje jak robocik Wall-E. Gdzie jest sprawa z naszym ochotnikiem? Tu jest sprawa z... On gdzieś tam pod spodem jest. No ale zobaczmy sobie, co jest na mostku kapitańskim. Może będą ciekawe rzeczy. Oprócz jakichś dziwnych wykresów. E-maile. Poczytaj. Dlaczego to się ruszyło? Rzucam sobie trochę krzesłami. Może gdzieś tam są mimy, to się obudzą. Na razie nie widzę ich. Poczytajmy sobie maila. Zasiądźmy. Cześć Penny. Wysłany operator jest w terenie, ale nie może cię zlokalizować. Czy z twoją opaską lokalizacyjną coś się stało? Może nie było cię w Talosie? Lol. Podobno w ładowni miał miejsce wypadek. Mam nadzieję, że jesteś cała i zdrowa. Odezwij się, gdy tylko to przeczytasz. Dzięki. Peter Coleman. Odczyty wokół Talosa. Cześć Penny. Czekajcie, bo to chyba od dołu powinniśmy czytać. Hej, Peter, w końcu mamy wolny dzień na zebranie odczytów energii słonecznej z otoczenia Talosa i ocenę. Przepraszam. Skuteczności osób. Przez następną dobę będzie mnie wszędzie pełno, a całą marszrutę zamieszczam poniżej. Daj znać, jeśli uruchomicie jakieś procedury cząsteczkowe, bo mogą wpływać na moje odczyty. Dzięki. Kwatery załogi, hol, archiwum, podtrzymywanie życia, elektrownia. Odczyty wokół Talosa. Cześć Penny, odpaliliśmy tu całą kolekcję procedur, które mogą zniekształcić twoje dane. Mam twoją rozpiskę, wyślę więc operatora naukowego z narzędziami, żeby pomógł ci w oczyszczaniu odczytów. Spodziewaj się wkrótce powodzenia. Przyjęcie z niespodzianką. Hej ekipo, rozmawiałam z kapitanem Marks i zgodziłaś się dać mi jutro pół godziny pod koniec zmiany na świętowaniu urodzin Izumi. Jeśli przyniesiecie jakieś prezenty, zostawcie je w środku w sali odpraw. Pójdziemy tam wszyscy pod pozorem jakiegoś spotkania i zaskoczymy ją szampanem i prezentami. Zadręczam Willa o prawdziwe ciasto. Trzymajcie kciuki. Pamiętajcie, to niespodzianka. A, wiecie, z czego wam ciasto robią? Na Talosie. Tego samego pewnie, z czego i sushi. Hehe. Kucharz znał tą tajemnicę. No nie mam karty dostępu. Do briefing roomu nie mam dostępu. A mogę szybkę tutaj wybić? Patrzcie, mogę. Kto by się spodziewał? Tylko coś mi tutaj przeszkadza. Wiecie co? Nie mogę teraz wstać z kolan, nie wiedzieć dlaczego. To mi tutaj przeszkadza. Taka mi przeszkadza. Może by tak grzmotnąć czymś tego. O, jest. Grzmotnę go tam? Nie dostanę go chyba, jest poza zasięgiem. Ale mogę go przypalić. Tak, mogę go przypalić. Niech cierpi. Ale cierpi, ale płacze. Zaraz się tutaj... Uż! Odwdzięczył się. Może go tak... Czekajcie, sieknę tym kontenerem, co? W oknie się nie zmieściło. Oberwałem jeszcze bardziej. Chciałem go sieknąć kontenerem. Może coś mniejszego sobie znajdę? Jakimś kubkiem go? O! Kubkiem kowalnym. Chodź tu, przyjacielu, kubkiem dostaniesz. Chodź. Za 20 dostał kubkiem chyba. Mogę go obrzucać sprzętami AGD. No ale nie o to chyba chodziło. Ile my tutaj mamy tej energii, psi? Chodź tam, przyjacielu. Trzeba jach. No już teraz się zrobił na jednego strzała. Poszedł. Wpadliśmy jak Clint Eastwood. Szybkich i wściekłych, nie? Gdzie? Co? Oś ty! Kimżeś ty był? O, widzę dwa nowe mody tam leżą. Stolik kawowy. Notatka. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień jest dobry i wart zapamiętania. W dziale zarządzania, czekajcie, tam gdzie była misja z tymi wentylatorami, to był... Co to było? Dział produkcji tlenu? Coś takiego chyba. Czy stacja dystrybucji tlenu? Była jakaś notatka przyczepiona do... Przepraszam was, znowu się mi gardło odzywa.
mam nadzieję, że nie przeszkodzi w nagrywaniu, że byłem zbytnio optymistyczny. Zestaw dozbierający, zaraz sobie z niego skorzystamy, zobaczymy jak tam jeszcze ulepszenia nasze. Była taka notatka na komputerze, ja stałem, gadałem, rozmawiałem, na nią patrzyłem i nie zauważyłem. Ach. No niestety, nos mi znowu zaczyna doskwierać. Miotacz łowczyni, wypalone cygaro, Winston Churchill tu był, nie? Ale fajny model. Szkoda, że ich nie można kolekcjonować. Tu coś jeszcze leży, puszeczka Popstar. Dobrze, że nie Pupstar. Kupiliśmy się wody. W szafce coś jest. Oczywiście, że coś jest. Mamy jeszcze safe. Zabezpieczenia 1. Perry Fulbright z Włoki. Whakujemy się w safe. Tu tylko jeden. Powinno pójść. O! Się rozstrzelało. O! Slalom. C. Gdzie jest C? Nie wiem, gdzie jest C na klawiaturze. Normalnie piszę bezwzrokowo, a... A jak się pytają, gdzie jest C, to nie mogę pokazać, no. Chodźcie, zobaczymy z tej strony. I będziemy, tak, będziemy zmierzać też w kierunku... O, chyba jeszcze jeden na moją mod. Będziemy zmierzać też w kierunku zadania z... Mogę tego podnieść? Mogę. Przysiadów nie robił. Operator inżynieryjny. Jak ja cię dawno nie widziałem. Hej, ale chodź porozmawiaj. Twój kombinezon jest uszkodzony. Pozwól, że go naprawię. Naprawa zakończona. Zaraz sobie zwiedzimy też mostek, zaraz sobie pójdziemy też robić zadanie z tym, co tu jest, myślałem, że to na Leomot. Zaraz pójdziemy też robić zadanie z kucharzem, chciałbym je zamknąć, widz głowy. A, to jest z drugiej strony mostka, tutaj są te lustra i zwierciadła, które wyświetlają wszystko. Można by się przez nie przebić, ale zobaczymy, co tu jest. Części zamienne, przydadzą się na pewno. Zawsze znajdziemy dla nich jakieś dobre miejsce do wykorzystania, kontener. Co się stało tutaj ze stołkiem? Nie mogę sobie na stołek wskoczyć. No niestety nie mogę, no. Nie mogę. Nad poziomy wylatuj. Jak się dziewać zaczynam. Tu ktoś dziurę wybił. Ciekawe, kto to był. I po co mu ta dziura była? Czy tutaj wyżej jakoś wejdziemy? Bo eksploracja mnie tutaj zastanawia. Nie, chyba nie. Nie ma sensu, już będzie za dużo szukania w tym gameplayu. Dobra, nie wyjście do nas, to my to wyjście. Zobaczmy, co tutaj jest. Jest tam. Są chyba jakieś główne konsole sterujące. Tu jest widok na co? Na Talosa tu jest widok, tak? Aha, no przepraszam, zbiłem kawałek Talosa. Chciałem go sobie pooglądać, ale nie powinienem chyba wchodzić z gnatem w tą kwaterę załogi. Wszystko pięknie. A, tam na górze jest chyba to miejsce, gdzie jest pokój Alexa. I są też śluzy. Pięknie to wygląda. Bo to jest wizualizacja oczywiście, więc nie szalejmy tutaj. Są maile, jest wszystko do poczytania. Zasilanie wyłączone. Zasilanie, przegląd. Co się stanie, jak zasilanie wyłączymy? Zasilanie włączmy. Orbita kamery. Naprzód. Trzymaj, odwróć, już rozumiem, o co chodzi. Zmień wysokość kamery, pozycja kierownictwa, pozycja badawczo-rozwojowa, pozycja inżynieryjna. Fajnie to wygląda. Można sobie tu coś pooglądać. Nie będę już tego sprawdzał, czy to prowadzi do jakiegoś zadania. Omar się zawiesił. Przypalona płytka. Może będziemy mieli dostęp do tego, do tych drzwi zamkniętych. Byłoby ekstra. Jeden mail do przeczytania. Może jakiś ważny. Nie mogę się doczekać przybycia nowych pracowników. Odlep z twarzy ten uśmieszek. Wiem, że tam jest. Wnoszę już tylko o modły, żeby w ramach rotacji z ziemi nie przydzielono do psychotronicznego żadnych świeżaków. Ech. Przepraszam. A ja się dołączam. Wciąż nie wierzę, że zgodziłaś się na ten dodatkowy neuromod, wiedząc, jak jest tych psycholi oblechy. Co więcej, ich kompletny zanik osobliwości jest zaraźliwy. Nawet Morgan ma teraz szklane oczy. Zero uśmiechu, zero żartów od jakiegoś miesiąca. To od nas trochę mowa. Morgan, to my. Coś tu jeszcze będzie? Czy z tej strony? O, woda do dystrybutora wody. Uzupełnimy sobie na Egipcji trochę. Tu na górę jeszcze możemy wejść, ale chodźcie, zobaczymy, bo tutaj były jakieś takie drzwi, których ja otworzyć nie mogłem. To chyba te.
Tak, teraz nie mogę otworzyć, tylko... tylko co z tego? Tutaj jeszcze było... Aha, tutaj żeśmy wchodzili za to zwierciadło. Dobrze, choć zobaczymy, co jest na górze. Bo tam jest jakaś kafeteria, ba? Kurczę, pieczony mostek na losa, taki wielki. Większy niż, na, niż w Star Treku. Aha! Aha! Wiadomość odsetowej ochrony pani Elaza. Nie zadzieraj. Nie narażać prywatności naszych pracowników, z terminali ochrony mogą korzystać tylko upoważnione osoby. Jeśli nie masz na sobie niebieskiego uniformu, zapewne nie masz upoważnienia. Pewnie tak. Apteczka. Dziennik lotu. To może być ciekawe. Wahadłowiec Advent. Start siebie nastąpił o 9. Warunki pogodowe w normie. Kontrola wstępna zatwierdzona. Sztrajk pasażerów z kierownictwa. Przesyłki pocztowe. Przebieg lotu bez incydentów do godziny 11.33, gdy radary wykrył niezidentyfikowany wahadłowiec około 30 stopni odchylenia od naszego toru lotu na 9000 km. Dryf i rotacja wskazywały na awarię dysz manewrowych. Nikt nie zareagował na próbę nawiązania kontaktu radiowego. Kapitan Kupen nakazała korektę lotu w celu zrównania się z wahadłowcem. Po zbliżeniu się na odległość 60 km zobaczyliśmy na radarze kolejny wahadłowiec w bezpośrednim sąsiedztwie dryfującej jednostki. Transportery zidentyfikowały go jako jednostkę wojskową. Otrzymaliśmy wezwanie radiowe, by niezwłocznie wznowić pierwotny kierunek lotu. Kapitan Cooper zapytał, czy potrzebna jest pomoc, jednak jedyną odpowiedzią było powtórzenie polecenia z wahadłowca wojskowego. Było to wszystko bardzo nietypowe, ale stało się wkrótce jeszcze dziwniejsze. Kapitan spostrzegł to jako pierwszy, zupełnie spowitą w mroku stację. Brak świateł, brak śladu na radarze. Byliśmy zbyt daleko, by dojrzeć szczegóły, ale musiała być duża. Cooper przeszedł do działania. Wziął kurs na Talosa i odpalił silniki. Poruszaliśmy się najszybciej jak mogliśmy. Nasi pasażerowie pozostali nieświadomi spotkania. Sumowanie na Talosie odbyło się bez zakłóceń, a pasażerowie i ładunek bezpiecznie opuścili wahadłowiec. Okej. Okay. Coś odkryli, coś, czego widzieć nie powinni. Bill Nixon Green, zwłoki. O. Hej, Bill. Co się z tobą dzieje? Jakiś taki jesteś niewyraźny. Rutina Skorbinozarzy, już tu parę razy mówiłam. Kolejna karta. Sala odpraw. Teczka. Zobaczmy sobie neuromody. Coś możemy jeszcze tutaj wrzucić, jeśli chodzi o nasze wyposażenie. Status dane, ekwipunek, układy kombinezonu. Zobaczmy, co mamy. Zmniejsza obrażenia podczas ślizgu. Napęd AR dodaje dopalacz do systemu napędzającego. To pewnie byśmy się szybciej poruszali. Opornik uziemienia, wielotarcza, ale to już chyba mamy. Układy psychoskopu. Coś możemy dołączyć. Nie, trzeba by się tutaj rozwinąć. Może to jest dobry moment, żeby psychoskop sobie rozwinąć? Nie, mamy tylko 3 neuromody. Na co mi wystarczą 3 neuromody? Na szaleństwo z kluczem, nie? Tutaj nie, broń. Skradanie się. Przy trochę mnie koci to skradanie się, bo często jednak z niego korzystam i z ataku z nienacka też. Ale chciałbym jednak chyba pokosztować tutaj trochę tej energii. Energia. Uderzenie kinetyczne. 50 punktów. Ale wiecie co, rozwijmy się może tutaj w elektrostatyce, odporność, no i też w supertermice. Na coś się musimy zdecydować. To by było ciekawe, to by było naprawdę ciekawe. Tu jest jakoś z przemiany nie bardzo korzystam poza wchodzeniem do jakichś zakazanych miejsc. Telepatia, chociaż psychoszok też jest, kurczę, pieczone, niezły. Decisions. Sofa. Coś tu jeszcze znajdę. Jest jakiś fotel, no fotel dla gracza, nie? Jest, gdzieś widziałem na tym, na YouTubach, nie, na YouTubach, na Cineo gdzieś mi się wyświetlił taki fotel dla gracza, 8000. Bez monitorów, samo takie trzymadło, fotel i coś jeszcze, no miał dziurki na kubki od kawy. No ale jeśli ktoś gra na przykład w Elite Dangerous czy w jakąś taką grę, to na pewno może być fajne. Poczytajmy e-maila. Wahadłowiec Advent. Zdecyduj o losie wahadłowca Advent, mostek Talosa. Kapitanie Max, póki jeszcze nie jest późno, chcę panią poinformować, że wahadłowiec Advent odleciał tuż przed pierwszymi alarmami. Przyszli standardową inspekcję, ale jeszcze nie wiedzieliśmy, czego szukać. Jeżeli wylądują w Seattle z jedną z tych rzeczy na pokładzie, uzbroiłem ładunki niszczące wahadłowca. Można je detonować zdalnie z mostku. Wszystko w pani rękach. Pani kapitan, już niedługo będą lądować. Jeśli coś się zmieni, to nie mają pojęcia o uzbrojeniu ładunków. O, Jesus Christ, jesteś tam? Kapitan Marks, ma pani włączonego transkrybę? Nie mogą się do pani dobić, a wiem, że nie opuściłaby pani Talosa, dopóki jest na nim jeszcze załoga. Niby marna szansa, ale jeśli dostanie pani tę wiadomość, proszę
proszę o kontakt. Jestem teraz w ładowni, razem z Gartą ocalałych. Mam nadzieję, że nic się pani nie stało. Pięknie. Ogłoszenia nadawane są na całej stacji. Ogłoszenia nadawane na całej stacji zostały wcześniej nagrane i odtwarzane. Są cyklicznie odtwarzane są cyklicznie zgodnie z ustalonym grafikiem. Włącz. A, wyłącz. Włączmy. Komunikat o ewakuacji. Komunikaty o ewakuacji nie może zostać nadany bez uprzedniej autoryzacji Alexa U. Wyłącz. Włącz. Ale czy ja teraz wyłączę autoryzację, czy włączę komunikat? Komunikat o ewakuacji. Chyba włącz. No dobrze. To nic więcej tutaj nie zrobię. Dolecimy do lustra. Tru przez szybę. To było całkiem fajne. Prośba o nowego operatora. Dawaj tutaj, stary. A, i tak już mi nie pomożesz. Jaki ty jesteś operator? Inżynieryjny chyba. Tak, inżynieryjny, dokładnie. I idziemy zająć się naszym gagatkiem. Mam nadzieję, że nie będziemy go długo szukali. Przy kapsułach ratunkowych jest Gostek, tak? To chodźmy, może być ciekawie, ale zanim to zapisz. Kiedy nie potrafisz, zrób sobie zapis Holta Losa. Proszę bardzo. Zapis zrobiony, zjeżdżamy na dół. mamy szczelbę. O, apteczka jeszcze. Wiecie co? Apteczkę zażyję. A, mogłem żarcie uzupełnić. Tyle żeśmy go nałapali. A tu siedzi skłaniec jeden. Może się jakoś zakerniemy do niego i po prostu go zastrzelimy, co? Chyba czeka nas rozmowa. No dobra, pogadajmy. Posłuchaj, teraz to już jest koniec. Przepraszam, ja sobie to wczytam i muszę to zobaczyć jeszcze raz. Czy on się po prostu wysadził? Czy on się po prostu wysadził? Chyba tak. Gość tak uciekał i uciekał, a teraz się wysadził. No ale z dużego ciała dużo wypadło, widać. Schowajmy. Możemy schować broń? Nie, chyba nie możemy. Posłuchaj. Ta kapsuła zadziała. Ale ja nie wiem, jak ją wystrzelić. Jakie są opcje? Mogę go chyba zastrzelić tak po prostu. Okej. Okay. Czyli jest załatwiony. Dwa neuromody i jakiś shit, węgorzujki. Też cel zrealizowaliśmy. Ale dlaczego on mi wtedy wybuchł? To jest procedura startowa. Rozpocznij procedurę startową. Wow. Okej. Okay. Spróbujemy jeszcze raz. Możemy go tak. Możemy go zabić. Możemy go chyba wysadzić. Tylko czego on wtedy wybuchł? Ja mu jakąś krzywdę zrobiłem, czy co? Chodźcie, zobaczymy jeszcze raz. Bo intryguje mnie to zadanie. Nie bardzo rozumiem, co się tam zadziało. On chce uciec i chciałby, żebyśmy my go chyba stąd wystrzelili. Posłuchaj. Teraz to już jest koniec. Okej, okay, czyli wiemy tak. Jak wchodzimy do środka, to gościu... Gościu się detonuje, tak? Bo obawia się, że my z nim będziemy chcieli uciec albo go zabić, czyli się po prostu popełnia samobójstwo. Okej. Okay. Zobaczmy, co się stanie jeszcze, jak zdecydujemy się go wystrzelić ze stacji, żeby uciekł. Jest jeszcze trzecia opcja. Zabijamy go i sami się ewakuujemy kapsułą. Czyli to był jeden ze sposobów zakończenia gry. Był taki moment w grze Abduction przygodowej, gdzie mogliśmy permanentnie zginąć i to kończyło grę. Gadajmy z nim. Posłuchaj. Ta kapsuła zadziała. Ale ja nie wiem, jak ją wystrzelić.
co, tak? I co, goodbye? O co, come on? Kapsuła została zamknięta. Tutaj jest gdzieś chyba jakiś komputer, który można to uruchomić. Nie, to wewnątrz kapsuły. Rozpocznij procedurę startową. Przed rozpoczęciem coś tam. No, chyba jednak nie będziemy go mogli wystrzelić. Muszę pamiętać, że to są znajdźki. No i co teraz? Jeszcze raz? To chyba tylko otworzy wejście. No ale jak teraz w niego wsiądę, to on się zdetonuje, tak? O co tu chodzi? Tu jest ten ładunek, tak? Co będzie, jak wystrzela? Dołącz do mnie. Zająłem ci miejsce. Co? To trochę zabawne. Teraz to już jest koniec. Aha. Czyli to o to chodzi. My go nie możemy wystrzelić. On chce nas po prostu zabić. I tylko tyle. A może trzeba jeszcze tak zrobić? Czekajcie, może trzeba tutaj po prostu wsiąść i zamknąć za sobą drzwi i z nim odlecieć. Nie pasuje mi to, jeśli chodzi o taki moralny wybór, ale jestem ciekaw tego, jak to zadanie się jeszcze potoczy. Powinienem sobie chyba zapis zrobić tam na dole, ale ten krótki bieg tutaj to niczemu nie przeszkadza. Jest nawet taki całkiem przyjemny. Zobaczmy sobie raz jeszcze. Posłuchaj! Kapsuła zadziała. Ta kapsuła zadziała, ale ja nie wiem, jak ją wystrzelić. Stary, ale ja chyba wiem, jak ją wystrzelić. Tylko mi teraz nie mów, że to koniec, co? Teraz to już jest koniec. Chwilowa awaria wybranej kapsuły ratunkowej. Powiadomiono pion inżynieryjny. Proszę skorzystać z innej. Zobaczmy, jak nam się zadanie jeszcze zakończyło. Tu nie ma chyba innego sposobu. Zobaczmy sobie na zakończone zadania. Ukryj zakończone. Daniel Shaw, doktor Igła. Droga naokoło. Daniel Shaw. Człowiek potrzebujący się... Zabij fałszywego kucharza. Okej, okay. Tego zadania chyba inaczej nie zrobimy. Nie widzę tutaj możliwości, żeby coś tu zrobić. Chciałbym mieć chyba tylko i wyłącznie, wiecie co, czysto sadystyczną przyjemność z tego, żeby go zastrzelić, więc wczytam sobie jeszcze raz zapis i wykończę kucharza. No nie grotem z elastopiany, chociaż strzelanie mu w głowę jest całkiem przyjemne. Ale w jakiś okrutny sposób. Nie będę na niego żałował. Nie ma żadnego komputera, gdzie mógłbym zlecić wystrzelenie tego. No nie ma. Posłuchaj. Ta kapsuła zadziała. Ale ja nie wiem, jak ją wystrzelić. Ja też nie wiem, ale ugotujesz się tam w środeczku. Łapka z ładunku recyklingowego uzbrojona. Aaa, czekajcie, bo tu jeszcze takie buty są. No to wczytujemy, moment. Wczytujemy. Może tą pułapkę możemy rozbroić. Zobaczymy. Ale kombinowania. No i to wszystko na żywca robię. Powinienem się przygotować do tego gameplaya, załadować, a później opowiedzieć wam historię, ale posiedzimy sobie, popatrzymy, będzie fajnie, nie? I teraz co, tak wpadniemy szybko. Nie zdążyłem rozbroić, holi bo jasna. Wczytajmy go jeszcze raz. Może użyję spowolnienia czasu użyję. I jak się czas spowolni, będę miał więcej czasu na rozbrojenie tego ustrojstwa. Rzeczywiście sobie chyba zapis sobie tam trochę bliżej. Skoro tak już latam jak kot z pęcherzem. Zapis gry, stąd będzie łatwiej. Siedzi gnojek w tym.
Kurczę pieczone. Jeszcze raz. Wcisnąłem F zamiast G. I chyba ją uruchomiłem. Albo zabrałem po prostu. Teraz to już jest koniec. No i co, stary? Nie wyszło, nie? Nie wyszło. Czy ja mogę z nim porozmawiać? Słuchajcie, on ginie tak czy inaczej. Nawet jeżeli rozbroimy pułapkę, to Gostek ginie. Tylko zostawia nam chyba mniej rzeczy. A nie, tutaj miał dwa neuromody. Okej. Okay. Zapakujmy się trochę, mam trochę tego sprzętu. Dwa neuromody przytulimy. Rozpocznij procedurę startową. Przed rozpoczęciem procedury startowej zabezpiecz drzwi. Drzwi zabezpieczone. Rozpocznij procedurę startową w toku. Czy powinienem usiąść? Chwilowa awaria wybranej kapsuły ratunkowej. Powiadomiono pion inżynieryjny. No dobrze, ale zakończyliśmy zadanie z kucharzem. To dla nas na plus. Zginął tak czy inaczej. Co tutaj się pojawiło? Co mi tutaj lata? Przez moment latał mi tutaj ładunek recyklingowy. Myślałem, że będą jakieś warianty tego zadania, ale w każdym wariancie on ginie. Nawet jeżeli rozbroimy tutaj tą pułapkę, korzystając ze spowolnienia czasu, to kucharz ginie w taki sposób... no cóż, na wszelki wypadek sprawdzimy mu tętno, nie? I jeszcze w jaja. Źle był. Okej. Okay. Tak czy inaczej kucharz ginie, co byśmy nie zrobili, więc nie będzie tutaj kwestii związanych z wyborem moralnym. Tutaj jeszcze sobie pozbieramy, bo były jakieś małe znajdźki. Nic specjalnego, ale zawsze troszkę. Krytyczne strzelba. O, może trafienia krytyczne związane ze strzelbą będą. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku zrobimy sobie zadanie związane z doktorem, z doktor Igłę. I tam coś się ruszało? Nie. Z doktor Igłę. Spróbujemy tego Lightnera odnaleźć i zobaczymy, co nam to da. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, jeśli nie, dajcie łapkę w dół. Widzimy się przy kolejnym spotkaniu, na które ja serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.